Powiadam bowiem każdemu spośród was mocą danej mi łaski, by nie rozumiał o sobie więcej niż należy rozumieć, lecz by rozumiał z umiarem stosownie do wiary, jakiej Bóg każdemu udzielił. To jest list do Rzymian, 12 rozdział, werset 3. Witam was wszystkich w odważaniu na dzień dobry, w ten niedzielny poranek. No właśnie, i ten werset, który przeczytałem, myślę, że uczy nas takiego... Yy... Trzeźwego spojrzenia na siebie. To nie oznacza, że mamy być ludźmi, którzy zaprzeczają swojej wartości, ale ten werset również uczy o tym, żebyśmy mieli pewną wstrzemięźliwość w ocenie własnych kompetencji duchowych. Mieli pewną powściągliwość w, 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 działaniu, w działaniu w imieniu Bożym. W przypisywaniu sobie jakichś umiejętności, zdolności. To nie chodzi o to teraz, żeby nas zniechęcać. To nie chodzi o to, żebyśmy w jakiś sposób dali się zachukać, w jakiś sposób właśnie zniechęcić czy nawet pozbawić radości tego, co mamy w Chrystusie, bo myślę, że to wszystko są. Bardzo yy, ważne rzeczy, żebyśmy właśnie się nie bali, żebyśmy właśnie byli ludźmi, którzy myślą do przodu, którzy myślą o królestwie, myślą o rozwoju. To są wszystko piękne i dobre cechy, ale jednocześnie zwróćcie uwagę, abyśmy spojrzeli na ten 12 rozdział od początku. On tam wzywa nas przez miłosierdzie, a więc przez wszystko co, co wcześniej do nas powiedział, liście do Rzymian, abyśmy składali ciała swoje jako ofiarę, ofiarę żywą, czyli nie ofiarę. Zastępczą, bo ta ofiara zastępcza została już jeden raz doskonale złożona przez Jezusa Chrystusa, ale raczej żebyśmy mieli taką postawę ofiarności, czyli taką postawę gotowości do poświęceń, mieli taką postawę tego, by służyć Bogu, żeby to właśnie nasza ofiara była ofiarą wonną, tą ofiarą dobrowolną, tą ofiarą, do której apostoł Paweł kilkukrotnie nawiązuje też liście, na przykład do Filipian mówi o tym, że choćby moje ciało miało być tam. Ofiarą złożoną za Was, to nie ma problemu. I on właśnie rozumie to w kontekście tej ofiary dobrowolnej, a więc ofiarności, a więc tego, że, że to jest postawa, która Bogu się podoba. Masz taką postawę ofiarności? Przyjmij zgodnie z tą wiarą, którą masz w takim razie, pewne, pewne działania, a więc stosownie, z, z umiarem, stosownie do wiary, jakiej Bóg każdemu udzielił. Tak należy się by myśleć, ale jak nie masz, nie masz tej postawy, tej ofiarności, no to to ją zyskaj, to się w niej rozwijaj, to, to zainwestuj swój czas właśnie w to, żeby w taki sposób zacząć działać. Drugi werset, nie upodabniajcie się do tego świata, ale bądźcie przemienieni przez odnowienie umysłu swojego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, co jest miłe, co jest doskonałe. Nie upodabniajcie się do tego świata, ale raczej właśnie miejcie odnowiony umysł. Znowu takie bardzo ważne wezwanie. Wcześniej była kwestia związana z, z przemianą postawy, z przemianą naszego, naszego życia. A tutaj, yy, można powiedzieć, przemiana sposobu postrzegania, przemiana tego, żebyśmy widzieli, widzieli trzeźwo, widzieli wyraźnie, widzieli w Boży sposób to wszystko, co się dzieje wokół nas. Mam wrażenie, że dzisiaj. Bardzo często chrześcijanom tego brakuje, chcą być tacy trendi, chcą być z jednej strony duchowi, a z drugiej strony no trochę też dać sobie poschlebiać przez innych I, i, i to nie jest przemienianie, to nie jest to, o czym ten drugi werset mówi. Oczywiście, o ile od nas to zależy, mamy mieć pokój ze wszystkimi i to jest też ważne, że nie chodzi o to, żeby na siłę teraz się... Odróżniać od świata, ale chodzi o to, żebyśmy mieli bardzo wyraźne chrześcijańską, wyraźną chrześcijańską perspektywę na wszystko, co nas otacza. I w tym właśnie kontekście ten trzeci werset się pojawia jako takie trzeźwe zrozumienie nas samych. Życzę nam wszystkim, żeby ta niedziela była właśnie czymś, co posłuży takiemu trzeźwemu zrozumieniu nas samych, żeby ta nasza wiara podejmowała kolejne kroki działania. Ale, żebyśmy też tym wszystkim byli prowadzeni przez Boga, jeśli mamy coś do wyznania, to wyznajmy, to przeprośmy, jeśli mamy coś do zrobienia, to zróbmy, jeśli mamy kogoś do zachęcenia, to zachęćmy, jeśli mamy wsłuchać się w coś, to się wsłuchajmy, jeśli mamy przemodlić coś, to przemódlmy, niech faktycznie ta nasza wiara się rozwija i miejmy właściwą perspektywę na siebie, ani za niską, ani za wysoką. Rozwijajmy się, rozwijajmy się w pokorze, ale również w odwadze i w radości i tego nam wszystkim życzę. Panie, bądź uwielbiony, bądź wywyższony, zachowuj nas blisko siebie i, i prowadź, Panie, cały czas do Ciebie, Panie, i Bogosław ten dzisiejszy dzień, aby on był dla Ciebie właśnie takim dobrą naszą inwestycją czasu i wysiłku, Panie. Uwielbiaj się w naszym życiu, Strzeż nas i zachowuj blisko siebie. Z Bogiem i do zobaczenia.